Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przyda mi bardzo piękne święto, a mianowicie Dzień Matki. Dlatego postanowiłem, że również na moim kanale pojawi się inspiracja z okazji tego święta. Mam tutaj już przygotowane materiały. Wykonamy sobie dzisiaj karteczkę. Ja długo zastanawiałem się, co mógłbym wykonać właśnie z okazji tego święta, z okazji Dnia Mamy. Zastanawiałem się może, żeby spróbować jakiegoś layoutu, ale pasowałoby zdjęcie mamy. Moja mama się na zdjęciach nie lubi, nie lubi sobie robić zdjęć, nie podoba jej się, jak wychodzi na zdjęciach, więc myślę, no to nie będę dobijał mamy prezentem. Myślałem sobie o jakimś mini albumiku albo coś w tym stylu. No taki albumik już też ode mnie dostała, więc to odpada. Więc myślałem nad jakimś pudełeczkiem, na jakąś biżuterię, coś takiego, ale no tego też ma już tyle, że tego nie potrzebuje, więc stwierdziłem, że będzie na pewno jakiś inny prezent, a jako dodatek do tego prezentu zrobię taką bardzo prostą kartkę. Tu już mam elementy do kartki przygotowane. Chciałem tylko pokazać, że będę dzisiaj pracował na kolekcji od Lemon Craft Mom's Love. To jest ta jedna z najnowszych kolekcji. Bardzo piękna, bardzo taka delikatna, pastelowa, idealnie wpisująca się właśnie w takie święto, nie tylko Dzień Matki, ale również z tej kolekcji wykonywałem karteczkę na komunię. Piękne karteczki na pewno powstaną z tej kolekcji na chrzest, na ślub też można, bo są tutaj serduszka, można, zresztą jest tak kolekcja uniwersalna, że można z różnymi innymi grafikami z innych kolekcji połączyć. Tak jak wcześniej wspomniałem, mam tutaj już przygotowane materiały na karteczkę. Tutaj mam już przygotowaną bazę, to jest karteczka C6. Mam już przygotowane też te panele do obklejenia naszej bazy. Mam tutaj przygotowanego, to jest kwiat wykonany przeze mnie. Tutaj mam właśnie przygotowane, to jest właśnie wycięte z tych wykrojników. Ja biorę zawsze sobie te dwa większe i jeden mniejszy i sobie tylko te końcóweczki tak troszkę maltretuję. W środku jest troszkę po pastelami pokolorowany, żeby tak nawiązać kolorystycznie do karteczki. I tutaj jest taka perła na takim druciku. To są perełki, to są to jeszcze, bo jeżeli ktoś kojarzy, to jest z ekrana. Nie wiem, czy to widzicie na tym, że tutaj jest w środku różowy. To jest taki delikatny, więc może nie być aż tak widoczny, ale myślę, że coś tam widać. Więc to są te wykrojniki. I tutaj mam przygotowane, wyciąłem sobie taką rameczkę, ponieważ chciałbym, żeby w centrum naszej karteczki znalazło się serce, no bo cóż my jako dzieci swoim mamom możemy dać najpiękniejszego w prezencie, czyli wdzięczne za wszystko serce, więc pomyślałem, że w centrum takiej mojej karteczki powinno znaleźć się serce. Nie chciałem, żeby ono było tylko tak samo, więc przyklejone, więc pojawi się w takiej rameczce. I tutaj mam oczywiście przygotowane elementy do ułożenia kompozycji. Mam listki, mam gałązki wycięte z wykrojnika od Craft and You Design. Mam też jakieś takie tutaj gałązki, które nam wzbogacą tą kompozycję. I mam oczywiście napis kochanej mamie, więc nie będę przeciągał, nie będę przedłużał. Zabieramy się do pracy nad naszą karteczką, a oczywiście standardowo zaczniemy sobie od obklejenia naszej bazy. Założę się, że mam zatkany klej. I ja nie wiem, powiedzcie mi, co się dzieje z tym klejem. Ja już tyle razy odkręcałem tą buteleczkę, tyle razy czyściłem. Czyściłem ten dziubaczek w środku i z tej strony i z tamtej od środka ściągnąłem to. Patrzyłem, czy tam się jakiś kożuszek nie zrobi, czy tam coś nie zatka. No wszystko jest elegancko, normalnie zawsze. Teraz jak sobie odetkam, to klej poleci, ale jak zostawię, o widzicie,
No i to jest właśnie to, że jak ja się zabieram za nagrywanie filmu, to mi wtedy klei. O, i już znowu mi coś. O, coś wyleciało. Ja sobie to rozsmaruję, przykleję sobie od razu tutaj na tą naszą bazę ten kartonik, który teraz przyklejam. On jest 3 mm mniejszy od naszej bazy, żeby powstała taka fajna dookoła rameczka. Muszę sobie wziąć wilgną chusteczkę i wytrzeć paluchy, żeby sobie tutaj właśnie tym klejem nie pobrudzić. Nie wiem, czy sobie jeszcze nie muszę wstać po dermatę. I chyba tak. Poczekajcie. Dobra. Jestem. Z powrotem. Teraz zajmiemy się tutaj sobie oczywiście radełkiem wykonamy przeszycia. Ja bardzo lubię, odkąd opanowałem sztukę posługiwania się radełkiem, najchętniej wykorzystywałbym to we wszystkich pracach. Trzecia strona i ostatnia strona tutaj na dole. Ja lubię właśnie takie albo poszczępić brzegi, albo właśnie zrobić sobie takie przyszycia, bo to nam tak jakby nam troszkę zamykało tą kompozycję, troszkę dodatkowo taka ozdoba, więc widzicie, muszę chyba coś tu pokombinować potem z tym klejem, bo normalnie idzie oszaleć. Dobra, to mamy przyklejone. Ja tu gdzieś miałem takie resztki. Wiecie, mam taki bałagan, bo jeszcze kończę te projekty komunijne. Ja mam taki bałagan tutaj w pracowni, że ja normalnie nie wiem gdzie co mam. Wiem, że gdzieś coś było, ale ja zanim ja to znajdę. To sobie teraz dotknę z nowego, tamto na pewno wykorzystam. No trafi mnie za chwilę z tym klejem. Ja nie wiem, co się dzieje. Normalnie jestem. Jestem w szoku, co to się porobiło z tą buteleczką. Troszkę sobie za krótkie zrobiłem, ale to nie przeszkadza. Nie będę chwalił, bo za chwilę mi znowu przytka i tyle będzie. Tu. Ja bardzo lubię wykorzystywać sobie
papiery w ten sposób, pomimo tego, że będę układał tutaj kompozycję na karteczce, to chciałbym, żeby właśnie jeszcze gdzieś tutaj albo na dole, albo gdzieś na górze, albo gdzieś z boku pojawił się jeszcze właśnie ten element takiej tej grafiki drukowanej na papierze. To nam jeszcze tak dodatkowo ozdabia tą karteczkę. Dobra, i teraz będę chciał sobie to delikatnie podnieść na. Zobaczę, tu powinien mieć jakieś ścinki. Więc sobie tutaj na pewno potnę kwadraciki albo jakieś takie wąskie elementy, żeby sobie tą bermatę. Tu można takiego większego. A tu już dookoła będę sobie ozdabiał tym, obklejał tymi mniejszymi. Mógłbym wykorzystać kosteczki 3D, bo mam, ale jak mam. Jak mam do zużycia resztki bermaty, to korzystam właśnie, żeby wszystko do końca wykorzystać. Tu jest taki szerszy, to tam sobie ten większy. Troszkę, żeby nam się ta rameczka podniosła. Tu damy ewentualnie jeszcze tutaj taki ten paseczek. Oj. Dobra, oj, tu nam coś zjechało. Dobra, i teraz sobie posmarujemy. Normalnie będę więcej tym klejem spaplany niż to wszystko jest warte. Dobra, i tutaj mniej więcej na środeczku sobie tą rameczkę przykleję. I teraz będę chciał tutaj właśnie w środku jeszcze poszukamy sobie jakiś ścinek bermaty. Dobra. Czy to mi się tutaj zmieści, czy muszę troszkę dociąć. I to serducho też sobie damy na bermatę. Sobie docisnę. I to sobie tutaj ulokujemy na środeczku naszej rameczki. Ja sobie tylko dźwignę i zobaczę, czy mam w miarę na środku. Chyba jest. Dobra. Klej odstawiamy i teraz zajmiemy się. Nie wiem właśnie, czy tutaj sobie pierwsze nie przykleić tego napisu, albo nie, bo potem będziemy kombinować z napisem. Teraz mam tutaj takie też elementy powycinane, troszkę sobie powycinałem wcześniej. Mam listki, mam właśnie te gałązki z wykrojnika wycięte. Mam tutaj też takie gałązki, więc zajmiemy się teraz układaniem kompozycji. To miało iść w ten sposób chyba, albo jak tak i
I tak tu chyba na dół, dobra. Klej rozgrzany, więc to idzie śmiało tutaj, a to idzie śmiało tutaj. Tutaj mam jeszcze takiego kwiata, którego sobie damy tutaj. Ja mam nadzieję, że wy wszystko widzicie, bo ja tak się troszkę zagalopowałem. O, tu jest drugi. Dobra. Tą gałązkę całkiem odetniemy, bo będę sobie to chciał włożyć tutaj. Troszkę delikatnie sobie wsuniemy, a to będę sobie chciał dać troszkę tu czy tu. Pewnie będę musiał coś tu trochę oderwać i pewnie dać tu, bo tu będę chciał ten napis zmieścić. Czy tutaj dać to? O, tutaj sobie wsuniemy. To sobie damy tu. To jednak przykleimy z powrotem. Dobra, teraz sobie ulokuję ten napis, bo ja sobie potem tak pododaję tych elementów, że on mi potem kochanej mamie, czyli to będzie tu się zmieści, aha, ha, idealnie, bo tu będziemy mieć tą podpórkę, więc na pewno coś tam przytkało, bo mi wychodzi bokiem ten klej, to ja muszę właśnie tam przyobserwować, jak to się tam wszystko będzie, będę musiał pewnie podczyścić. Dobra. I teraz sobie damy ten napis tutaj kochanej mamie. O. Jak ten napis sobie tutaj już będzie i już będę wiedział, że już tutaj nie będę nic. Czego mi się tak przesuwa? Dobra. To. I teraz nie wiem, czy dać to, potem dać. I chyba tak zrobię. Dam teraz sobie te. Nie, najpierw to my sobie damy, przepraszam, naszego kwiatucha, żeby wiedzieć potem, jak układać tą kompozycję. Utnę sobie tylko tego drucicha. Proszę bardzo, kwiat pójdzie tutaj. O. A my sobie tutaj będziemy potem dokładać listków, gałązek i tych innych rzeczy. Tu mi się właśnie jak wycinam nożykiem, to właśnie mi się robi taka brzydka. O. Rameczka i ja jestem z tego powodu niezadowolony. Dobrze, kwiatucha mamy przyklejonego i możemy sobie śmiało tutaj teraz podziałać i podokładać do naszych kompozycji. Tutaj sobie na dół na pewno też pójdzie te
Pójdą te listki tutaj aż pod tą stronę. Troszkę sobie te skrócimy. Może sobie troszkę nawet powyginamy te listki, żeby one mi się tutaj tak fajnie, takiej przestrzenności nabrały. Patrzę, czy nagrywa. Nagrywa. Chyba. Nawet tak, jakby tutaj było troszkę pod tym kątem. To sobie damy tutaj. Nie będę tego obcinał. To sobie dołożę tu. I tu mam jeszcze. Tutaj sobie jeszcze z tej strony. Z tej strony sobie dołożymy jeszcze. O. I tutaj też sobie dołożymy tego białego. Widzicie, jak mamy przygotowane elementy, to wcale tak długo zrobienie takiej karteczki, wcale długo zrobienie takiej karteczki na mnie nie schodzi. I to sobie jeszcze dodamy tutaj na ten biały. O. I sobie na pewno dodamy jeszcze tutaj na dół tych listków. Nawet i tak. Troszkę sobie tak troszkę na ukos, na przekątną damy, żeby nam tutaj się te za bardzo te listki nie pozakrywały. I tutaj możemy sobie jeszcze uzupełnić kompozycję. Ten sposób. I możemy sobie jeszcze tutaj gdzieś te liściorki wepchnąć. Może tutaj o. Dobra. Patrzę, czy nie mam gdzieś jakiegoś motyloska, żeby takiej lekkości tutaj dodać tej karteczce. Ja sobie teraz muszę popracować i poobierać z włosów klejowych tą karteczkę. Jeden kwiat, bo ja jestem zwolennikiem, bardzo mi się podobają. Jeżeli mam takiego większego kwiatuszka, to jeden kwiatuszek i do tego ułożyć taką kompozycję. Dobra. Wiecie co? Tak mi nachodzi teraz sobie to pochlapać troszkę. Tylko pewnie muszę sobie zakryć to serducho i zakryć sobie napis. I ewentualnie może jeszcze gdzieś jakieś listki dodać. Bo mi zostały takie dwa, a nie chcę już tego nigdzie wkładać potem do papierów, więc sobie tutaj niech sobie jeszcze te listki tutaj będą. I chyba sobie to pochlapiemy. Tak mi się coś wydaje, żeby zakryć serducho, to będzie to.
A nie wiem, czy mi wystarczy, żeby zakryć napis. To i to najwyżej. Dobra, to sobie odłożę, wyciągnę sobie moją kartkę do klapań, bloczek, farba koloreksu, troszkę wody, pędzelek do chlapań i sobie chyba za bardzo pobełtałem, bo się zrobiły buleczki. Wodą troszkę. Bierzemy na pędzelek. Buleczki poprzebijamy. Tu, dobra. Położymy sobie karteczkę. I sobie pochlapiemy. Tutaj, żeby na tych różowych rameczkach też nam tych chlapań troszkę wyszło. Może w kamerze nie widać tego aż tak tych chlapań, ale tak fajnie nam dodały. To sobie ściągnę. Tak nam dodały troszkę takiej lekkości i ja sobie standardowo dowalę jeszcze, przepraszam za wyrażenie, perełki znowu, jedna większa tu, druga mniejsza tu. I tu damy sobie większa tu i mniejsza tu. Dobra. I ja, żeby one mi się troszkę jeszcze tak roz... To ja troszkę sobie, żeby one mi się tak fajnie rozlały, to ja sobie uderzam kartką. I one mi teraz wyszły takie fajne, kształtne. I tak by się prezentowała moja propozycja inspiracji z okazji Dnia Mamy. Mam cały czas wrażenie, że ten napis mi ucieka w dół, ale to już jest po faktach, jak to mówią, po ptokach. Także taka propozycja. Myślę, że karteczka mojej mamie się spodoba. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy dzień spędzony razem ze mną podczas tworzenia właśnie tej karteczki. Do Dnia Mamy zostało jeszcze prawie tydzień, bo teraz mamy niedzielę. Dzień mamy jest piątek, więc jeszcze jakby ktoś miał ochotę, to jeszcze można taką karteczkę zrobić. Jest jeszcze czas, żeby właśnie taką pracę dla mamy, prezent wykonać. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, bardzo dziękuję stałym widzom, którzy śledzą mój kanał, którzy dają kciuka do góry, którzy komentują, którzy mnie motywują i dają kopa do dalszej pracy. Nowych widzów oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Oczywiście trzeba jeszcze ten dzwoneczek włączyć. Zapraszam Was również standardowo na mojego Facebooka, Instagrama, linki znajdziecie w opisie, tam częściej zdarza mi się wrzucać jakieś inspiracje,
A dzisiaj właśnie taka inspiracja dla Was. Troszkę elementu, wycięta ramka, serduszko, przygotowany kwiat. Jeżeli nie potraficie sami zrobić takiego kwiatuszka, to oczywiście możecie skorzystać z gotowego. Troszkę listków, gałązek i naprawdę troszkę włożyć swojej pracy i mamy taką karteczkę skromną, delikatną dla mamy, przynajmniej dla mojej, bo moja mama lubi właśnie takie skromne, delikatne prace, więc myślę, że się ucieszy. Dobra, nie będę przeciągał, bo ten filmik i tak już pewnie trwa z pół godziny, więc myślę, że to fajna inspiracja i tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia w następnym filmiku. Pewnie się za tydzień spotkamy z jakimś kolejnym projektem. Pozdrawiam, pa.